W ostatnich dniach w Radomiaku Radom dużo się działo. Dariusza Banasika zastąpił Mariusz Lewandowski, który w roli szkoleniowca Zielonych zadebiutuje w piątek w meczu z Górnikiem w Zabrzu. Radomianie na Śląsk udali się już po wtorkowym porannym treningu. Nowy trener chce lepiej poznać zespół. Przede wszystkim chcemy jak najszybciej wprowadzić swoją filozofię, swoje metody treningowe. Na pewno nie będzie to szybko do złapania przez zawodników, bo to na to potrzeba czasu. Całkowicie gdzieś można powiedzieć inne budowanie gry, czy też inne bronienie. Trzeba tutaj wszczepić po prostu nawyki piłkarzom i mam nadzieję, że i wierzę w to, że są na tyle inteligentni, że szybko złapią tą filozofię, którą mam w głowie i którą chcę im przekazać, bo tak jak powiedziałem na wstępie, no, poznajemy się, chcę poznać też, nie, analizować można zespół poprzez mecze, ale inaczej jest mieć żywy materiał na treningu i widzieć to tak naprawdę, jaki potencjał jeszcze można z nich wyciągnąć. Obecnie w tabeli PKO Ekstraklasy Radomiak jest siódmy i ma 43 punkty na koncie. Górnik jest dziewiąty i ma 3 oczka mniej. Początek spotkania w piątek 29 kwietnia o godzinie 20:30.